Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupa.pl i witam was w nowym odcinku Zagrajmy The Binding of Isaac. Nie, to nie jest Zagrajmy, fuck. Co to jest? A, końca nie widać, tak. Witam was w 11 odcinku Końca nie widać z The Binding of Isaac. A zagramy sobie dzisiaj Eve, bo tak, bo czemu nie, bo ja tak mówię. Okej. Okay. O, ciekawy pokój. Już nieźle zaczęliśmy. Miejmy nadzieję, że dostaniemy jakiś fajny przedmiot. Coś w stylu IPK plus kamikadze. Teraz jak już wiem, dlaczego kamikadze mnie zabiło. Ponieważ nie mogę się ruszać, gdy używam kamikadze. Ale tego nie wiedziałem. Więc był mały problem. Technology! To może być ciekawe. Z tego może wyjść coś ciekawego zdecydowanie. Nie jest to IPK, który daje nam duży damage up, ale jest to technology, który... O nie! Wiedziałem. Który ma piercing damage. O, myślałem, że umrę. Czyli, że ten laser przechodzi przez wrogów. Jest to cudowne. O, walczymy z pinem. Myślałem, że już będzie po mnie. Pin nic strasznego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję, że tego nie zepsujemy. Walczymy z czarnym pinem. Nie wiem, co jest takiego specjalnego w tym czarnym pinie. Może jest szybszy? Albo nie strzela dużymi bombami. Cholera wie. Jaka jest jego specjalność? LOL. O, nie, patrzcie, chciał strzelać. To nie wiem wtedy, jaka była jego specjalność. Okej, okay, mamy tabletę. Zaczniemy od tej. Lockdown. O. Lock up. Telepil. O, nic to nam nie dało. O, gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Dobra, wychodzimy stąd. I mamy klucz. Dobrze, że mamy klucz. Klucze na pewno nam się przydadzą, dobra. Wlecmy się i schodzimy stąd. Czyli co my z tego dostaliśmy? Tak naprawdę nic nie dostaliśmy. Był lock down, później lock up. Nic konkretnego. I telepil. O! Chodź. No pajoku! Pajoku! Okej. Okay. Przedmiot jakiś fajny, jakiś fajny. Okej. Okay. Może być. Mamy teraz trujące bomby. Zawsze mogło być gorzej. I dostaliśmy trochę kasy. Troszkę kasy. A nóż do sklepu uda nam się zajść, jak będziemy mieli więcej kluczy. No i więcej kasy, bo za 7... No, za 7 centów już można coś kupić. Jeżeli jest przecena. Okej. Okay. Chcę ten kamień. Okay. O nie, nie rozwaliłeś mi go. Ty gilej za jedna. Okej, okay. No dobra. Nic ciekawego, dostaliśmy tylko jedno niebieskie serduszko. I jakoś mocno mnie to nie ratuje, bo jak mam umrzeć, to mnie jedno serduszko nie uratuje. Ogień straszny nie jest, no bo czemu miałby być? Taki zwykły, żółty, pomarańczowy nam nie jest groźny i nie strzela do nas. Jest groźny tylko jeżeli w niego wbiegnę. A oczywiście, kto by chciał wbiec w ogień? No na pewno nie ja. Na pewno nie ja. Nie wiem, czy już to zrobiłem podczas tej serii. Czy już raz przypadkiem nie wbiegłem w ogień? Miejmy nadzieję, że nie. Fuck! Nie chciałem wcale podnieść tego białego serca. No nic. Spróbujemy go nie stracić. Ja widzę, pająku, że próbujesz cheatować. Się wydostać. Myślisz, że ja tego nie widzę? Ja to wszystko widzę. Okej. Okay. Tableta. Takiej nie mieliśmy. Bad trip. O, ksz do kuźwy. Ach, nie mamy szczęścia z tymi tabletami. Teraz jestem w 100% przekonany, że stracimy to białe serce. Zależy jeszcze jaki boss, no ale... zbyt wielkiej wiary w siebie nie mam. Teraz, w tym wypadku. Za wielkiej wiary nie mam. Nie. Pani wdowo. Nie chcę, żeby jakikolwiek... O, wystarczająco urosło, żeby mogło... wystrzeliwać pajoki za późno. O, skuźwa!
Zdychaj, zabrałaś mi moje piękne białe serce. Och, do cholery. Przynajmniej mamy teraz większy laser. Chociaż tyle. Jestem zły. Jestem zły. Ręcz up w żaden sposób nam nie pomaga. Coś mi się wydaje, że to będzie jedna z tych gier, w której żadnego dobrego itema nie dostaniemy. No i kluczy oczywiście nie mamy znowu. Fuck. Jeszcze raz. Nie ma bata, jeszcze raz. Nie dostaliśmy żadnego dobrego itema. To znaczy, technologii było dobre, tylko że nic, co by komplementowało nasze technologii, nie dostaliśmy. I zepsuliśmy białe serce. Co było naprawdę bardzo traumatycznym przeżyciem. Serca. Serduszka chcemy. I dostaniemy Ankh. To sprawia, że zamieniamy się w Blue Baby, jak zginiemy, o ile dobrze kojarzę. Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. Tak, wychodzę. Dobra, trzeba was rozwalić. Jezu, już myślałem, że mnie trafi. To byłoby zawstydzające. Chociaż gorsze rzeczy już robiłem. Okej, okay. Do widzenia. Dobra, jakiś cudowny przedmiot. Cudowny! Speed and Range. Czy to jest taki cudowny przedmiot? Nie jestem przekonany. Znaczy, jestem przekonany. To zdecydowanie nie jest cudowny przedmiot, no ale... Co poradzić? No takie życie, no. No, jeszcze mam ciekawego bossa. On jest niebieski, czyli powinniśmy dostać niebieskie serduszko, jak go pokonamy. Wydaje mi się, że jest łatwiejszy przez ten wzór, w jaki on strzela. Wow! Dlaczego on aż tak zakręcił na mnie? On pod skosem lata. Zwykły tak nie potrafi. O, widzę, że zaraz we mnie wleci. Nie będziesz... Boże, człowieku, opanuj się! Oczywiście, że wbiegnę w niego. Okej, okay, to jest łatwiejszy boss. Tak, faktem prawie umarłem. Jeszcze mogę umrzeć. Ale jest łatwiejszy. Dobra. To możemy zostać dziewką Babilonu teraz. Nie wyleczymy się, zostajemy z niebieskimi serduszkami. I jesteśmy teraz więksi, szybsi, silniejsi. Wszystko, co się tylko da. Będziemy teraz w taki sposób rządzić dzielnicą Isaacową. Nie! Nie dam ci się! Okej. Okay. I dostaliśmy kolejne niebieskie serduszko. Gra doskonale rozumie, co ja próbuję tu zrobić. Dziękuję ci bardzo, gra. Myślałem, że to ma barwę. Te muchy, zdradzieckie muchy, mnie denerwują. Do widzenia i do widzenia. Karta The Empress. Zostaniemy z tą kartą. I teraz jak znajdziemy serce jakieś, to możemy wykorzystać w tej maszynie. Na przykład tak jak teraz to zrobię. Ta-da! Dostaliśmy cencika. Mamy klucz, no nie wiem skąd. Ale dobrze, że go mamy. Zdecydowanie dobrze, że go mamy. Przyda nam się do tworzenia tego to treasure roomu. Toothpicks. Shut speed up. Znowu dostajemy do dupy przedmioty. Znowu mnie gra nienawidzi. A miało być tak pięknie. Miało być tak dobrze. Do widzenia. Odejdź. Odejdź. No trafić, no. W końcu trafiłem. Jak już miałem się wydrzeć, to dopiero trafiłem, no. Taka wredna jest ta gra. Okej. Okay. Idziemy na bossa. A!
Tempres mi daje po prostu drugą dziwkę Babilonu. To pomyliłem te karty, myślałem, że to będzie noga matki. To nic, dostaliśmy kolejny damage up. O ile one się stakują, a wydaje mi się, że tak, bo wydaje mi się, iż mamy większe te nasze łzy. O ile możemy mówić, że to są łzy jeszcze. Kolejne Soul Heart i jakaś tableta. A ta karta? The Tower. Nie. Dobra, tableta. Nie wiem, zobaczymy, co ona daje. Nic z tego nie potrzebuję. Ale tych serc też nie potrzebuję. A co to mi daje? Telepil. Okej. O, nadal to jest. Weźmiemy to. Zrobimy tak. Kasiorka. I weźmiemy The Tower. I wychodzimy stąd. A więc podnieśliśmy Ouija Board, który sprawia, że nasze strzały przechodzą teraz przez kamienie i inne przeszkody. O ile są jakieś inne przeszkody? No, też będą przechodzić przez kupy, beczki i tak dalej, chociaż to bardziej przeszkadza niż pomaga. Rozwal, dzięki. Ach, ta wybuchowa bomba, no. Taka szalona, taka wystrzałowa. Jak Piccolo. Okej, okay. Gramy dosyć ryzykownie, ponieważ skupiam się na moich niebieskich sercach. Wydaje mi się, że to może nie być dobry pomysł jak dla mnie, osoby, która grać nie umie. Ale to nic. To nic. Przynajmniej spróbujemy. Przynajmniej spróbujemy. Ryzyk wizy. Trzeba ryzykować w życiu. Fuck! Nie chciałem tego podnieść! O! A, jestem zły. Znikaj. Ale jestem zły. To było do dupy. Pewnie jeszcze oberwi. Dobra. Już jest problem, już jest gówno. Już wiem, że przegramy. Zepsułem! Już nie mam mojego damage upa. Chyba, że znajdziemy znowu gdzieś bank krwi. Co wątpię, ponieważ gra mnie nienawidzi. No hej, mówiąc, że mnie coś nienawidzi, proszę bardzo, ktoś do mnie dzwoni. No, cholera jasna. Dzwonią do mnie pan poczciarz, proszę otworzyć drzwi. I nawet do mnie żadnego listu nie było. Jestem zły. Mam prawo być zły, bo mi przerywają moje nagrywanie. A to jest bardzo ciężko robić teraz przerwę w nagrywaniu, ponieważ staram być się profesjonalistą i nagrywam. Cholera jasna, mój mikrofon i grę osobno teraz. Przynajmniej się staram tak robić. I teraz będzie mi ciężko, ponieważ będę miał teraz dwa osobne filmy i dwa osobne pliki audio i będę musiał to wszystko synchronizować. Do cholery jasnej. I kto to będzie musiał robić? Ja! Ja będę miał problemy. Nie pan poczciarz. Dobra. W ogóle się też zorientowałem, że jak podnieśliśmy boksa i się później się byłem zły, że podniosłem sobie serduszko czerwone. Ale w boksie podnieśliśmy Isaac's Fork, który sprawia, że mamy efekt wampiryzmu. Więc tak czy siak już wtedy zepsułem. Nawet nie myśląc o tym. Nawet, że o tym nie pomyślał. Już wtedy już zepsułem. No ale cóż. Trudno. Po prostu znowu zginiemy gdzieś po drodze. I znowu nigdzie nie dojdziemy. Od czasu, gdy pokonaliśmy matkę, to chyba jeszcze jej ani razu nie widzieliśmy. Czajcie, jaki ból? Jakie ból i cierpienie? Do widzenia. Dychaj. Kurczę, Eve ma taki mały damage. Widzicie, ile w ogóle trwa ten pokój? To jest nieporozumienie. Wszystko, do widzenia. Więcej niebieskich serduszek. To nie są czerwone. Nie jestem głupi. Wiem, że chciałem powiedzieć, że są to czerwone, ale to nie są. Doskonale o tym wiem. Doskonale o tym wiem. Dobra. Dych. Chodź tu. Wstawaj. Czy możesz się ruszyć?
Dziękuję. No, jeszcze. Do widzenia. Jest, mamy klucz. Zajdziemy do sklepu. Siema. Obżarstwo. Łakomczuchu jeden. Idź, idź, ptaku, atakuj go. Idź go gryzać. Noż do uźwy. Do uźwy. Nie mogę się tak dać. Obrywać. HP up. Okej. Okay. Ja potrzebuję damage up, no ale z HP upem też mogę żyć. Skoro i tak już mamy Isaac's Fork. Skoro już i tak to mamy. Znowu w tablety. Balls of Steels! Byłoby tak cudownie, gdybyśmy nie mieli tych serc. Oh no! Oh no! Nie oberwaliśmy, nie wiem jakim cudem. I telepil. Teleportnij mnie. Okej, okay. Troszkę sobie drogę skróciliśmy do bossa. Troszkę. Zawsze coś. Zawsze coś. Okej, okay, się nie ruszacie. To zostawię ci bombę. Jeszcze jedna bombę. Wow! Wow! Co to było? Co tu się dzieje? Okej, okay, cokolwiek tu się stało, to nie była moja wina. To nie była moja wina, że ja tutaj oberwałem. Gra się zgliczowała. I zostałem otoczony jeszcze, cudownie. Nie wiem, co to wszystko miało być. Dostaliśmy znowu krapowaty przedmiot. Ta gra mnie nienawidzi. Złazimy tu. Z jakiś dobry przedmiot. Oczywiście, że nie. Bo po co? Bo po co? Jest do dupy. Nie mam żadnego damage'a, mamy do dupy przedmioty. Dostajemy co chwilę jakieś gówna. Gra się na mnie zgliczowała. Zostałem później otoczony. Tragedia. No i oczywiście, że musiał się zacząć przesuwać. Mogę go moim mięsem atakować, fuck. Niestety oberwałem, dobra, to było głupie, przepraszam. Ale i tak ta gra idzie donikąd. Nie mamy szans zrobić tutaj czegoś spektakularnego, czegoś świetnego i na przykład dojść do matki. Nie mamy na to szans. Przykro mi. Przykro mi! Przykro mi, że nie jest mi przykro. Nie, żartuję, jest mi przykro. Że nic konkretnego nie możemy zrobić w tej serii, no. Przynajmniej mógłbym trafiać w te potwory. Przydałoby się. Szybko ty. Fuck! Nasze cholerny Ouija board, no. Mogę pocałować. O! Coś się udało. Oczywiście klucza nie mamy, bo po co? Po co są nam klucze? Nie. Po co komu klucze? Czy ktoś w ogóle używa kluczy? Oczywiście, że nie dostaniemy klucza. Oczywiście, że nie. Gra nas nienawidzi, ale to już ustaliliśmy w sumie. Że gra nas nienawidzi. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Okej. Okay. Szukamy naszego bossa, szukamy klucza. Mamy questa. Mamy questa. A nuż jeszcze coś spektakularnego się może jakimś cudownym sposobem stanie. Boże, jaki my mamy malutki damage. Noż, no... Cudownie. Okej. Okay. Bomba. Nie mieliśmy żadnej. Lepsza bomba niż żadna bomba, ale lepsza... lepszy klucz niż bomba. Tyle mam do powiedzenia. Dychaj. O! Odblokowaliśmy przedmiot. Och no, jestem przeklęty. Jak to się mogło stać? Okej, okay, nie podoba mi się ten pokój. Musimy uważać na te cholerne białe muszki. Muszki, owocówki. O nie! Przyleciała, okej. Okay. Nasze mięso nas uchroniło. Całe szczęście, że mieliśmy mięso.
Jej, udało się. Teraz wyjdziemy i wejdziemy i nie będzie much? Nadal są. Ale... możemy dalej się tu pobawić. Znowu jesteśmy przeklęci. Podnieś. Thank you very much. Oż. Fajnie by było, gdyby dało nam się jakoś pozbyć tego trinketa naszego nieszczęsnego. Daleko nie dojdziemy. Ten pokój to nasza śmierć, przykro mi. Skąd ja to wiedziałem? O Jezu. Jezu, chyba będę chory. Ale zapomniałem, że mieliśmy Ang. Dobra. Użyjemy tego, żeby trochę oczyścić pokój. Okej. Nie! No to teraz to się może udać. Isaac's Fork nie będzie nam już przeszkadzać. To się może teraz udać. Mamy nasz piękny damage up z naszej dziwki Babilonu. Mamy Witch Board, przez co ten boss jest łatwiejszy, bo możemy strzelać przez te wszystkie cholerne kamienie. Nie jest tragicznie teraz. Faktem mamy mało życia. Myślałem, że tam oberwę. Panie Bosie, proszę mnie tak nie straszyć. Bo to niedobrze na moje serduszko, tak? Aż się serduszko kraje, jak mnie, panie Bosie, tak straszysz. Speedam! O Jezu, Krampus. O Jezu, Krampus. Zobaczymy, jak z tego wybrnę. O ile wybrnę. Idź, ptaku, atakuj go. Ptaku, proszę się zaczepić o niego. Ptaku, dziękuję. Czy mógłbym teraz skupić na unika i zdać ptaka, żeby go zabił? Tylko, że ptak to by zajęło naprawdę długo. Jako iż ptaszek, martwy ptaszek, za dużego damage'a nie ma. W sumie tak jak my, ale ma jeszcze mniejsze od nas. Przynajmniej tak mam nadzieję, to byłoby straszne, gdybyśmy mieli mniejszy damage od martwego ptaka. To byłoby niesłychanie straszne. Niesłychanie straszne. Fak! Możesz przestać laserować się i mnie trafiać. Dziękuję. Staliśmy Lamp of Coal. Zwiększa damage wraz z zasięgiem. Jak w ogóle to... myślałem, że już wejdę w te kolce. To muszę zrobić. Bomba za dwie bomby. Nie mamy kluczy. Cudownie. Czekamy stąd. Dead baby! Jej! Dalej, jedziemy. Proszę na mnie nie skakać w taki sposób. Ja na ciebie nie skaczę, tak? Czy widział pan, żebym ja kiedyś skakał na pana? Nie widział pan. Więc czemu mi pan to robi? Serce. Serce. O nie. Bach. Bach, 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 bach. Bach, 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 bach. Nie Bach, bo Mozart. Ach, taki żarcik. Taki dostojny żarcik. Okej. Tego nie potrzebujemy. Do góry. Co my tu mamy? Nic, tylko... O nie, dlaczego ja w niego wbiegłem? O, znowu w niego wbiegłem. Nie pozwolę się za... Nie dam wam się zastraszyć. Nie, zepsułem to. Nie dam sobie grozić. Okej, mamy pół serduszka. Ciekawe, co z tym zrobię. Okej. Jednej muchy się pozbyliśmy. Pozbędziliśmy dwóch, trzech. A czwarta. Piąta. Okej, mamy klucz. Czy uda nam się go wykorzystać? Czy uda nam się wykorzystać klucz? Tego dowiemy się w następnym odcinku. Nie, no żartuję. Prawie bym zmarnował tam klucz. Całe szczęście nie udało się. Ha, mamy dosyć duży speed. Ale udało nam się bezpiecznie dojść do przedmiotu, który nam daje piercing shots.
Okej. Okej. Nic genialnego. Ubłagam cię. Ty mi daj coś genialnego. O, za pierwszym razem. O, nie. Nie chcę tego życia. Nie chcę czerwonego życia. Oj, jeżeli nie wbiegnę... No, udało się. Chciałem powiedzieć, że jeżeli nie wbiegnę w kolce, to raczej przeżyjemy ten pokój. No nie! Zobaczcie, jakie do dupy przedmioty mamy. Nic konkretnego nie dostaliśmy. Jak ja mam z tym pracować? Gdybym umiał grać w tą grę, to może udałoby mi się pracować z tym, co mamy. Ale ja nie umiem. I mamy do dupy przedmioty, więc... Hello? Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye.